Witam serdecznie, moi goście, Mariusz Pata, Gold Team Lorek. Witam. Mariusz, wygrywacie dzisiaj z Walczykiem Optyk, ale trzeba powiedzieć, że tak naprawdę te pierwsze 15-20 minut wielki strach w waszym poczynaniu, bo Walczyk prowadził 2-0. No, początek był straszny, w ogóle wyszliśmy, nie wiem, może zbyt pewnie, że to będzie łatwiejszy mecz. Chłopaki nas tu zaskoczyli, zagrali naprawdę od początku bardzo fajnie. No a potem strzeli nam jedną bramkę, za chwilę, kurczę, panika, druga bramka. No i już zrobiło się nieciekawie, no potem pokrzyczeliśmy trochę po sobie, żeby jednak zagrać swoje i pomału dążyliśmy do tego. Mówiłem tutaj też z naszym rozmówcą z Walczyka, że Gold Team to klasowa drużyna, ale w tym sezonie troszkę ta forma, powiedzmy, bardzo, bardzo dobra, nie ma co oszukiwać, ale znamy wasze możliwości i wiem, że możecie więcej. No ten sezon, no nie możemy powiedzieć, że jest nasz udany sezon, bo jak na razie nie wiadomo, czy jeszcze w piątce będziemy, to też o to walczymy. No, nie gramy tego, czego byśmy chcieli, no też, kurczę, mamy kilku nowych zawodników, no to musimy się zgrać, no ciężko, teraz też Maciek ma odchodzić, no będziemy znowu szukać jakiegoś następnego zawodnika, także no będzie ciężko dalej. Za to Puchar Ligi idzie bardzo dobrze, tak naprawdę trzeba powiedzieć, że wyjście z tej grupy, no prawie gwarantowane. No puchary przeważnie nam dobrze idą, także co roku nam się to udaje. No, miejmy nadzieję, że będzie też ostatni mecz wygrany i brnąć do przodu. Jak to jest dla drużyny ekstraklasowej, tak jak wy, grać z drużyną słabszą? Teoretycznie, bo te pierwsze i drugoligowe zespoły też chcą się pokazać. Oni bardzo się cieszą, że mogą zagrać z ekstraklasowymi. A czy wy się cieszycie, że możecie zagrać z drużynami potencjalnie słabszymi z innej ligi? Jasne, to też inne doświadczenie. Niby gra się ze słabszą drużyną i właśnie tak jak mówię, wystarczy odrobinę zlekceważenia przeciwnika i może się zrobić ciężko, potem trzeba gonić wynik, no i wtedy jest jeszcze trudniejszy mecz niż czasem z lepszą drużyną, no ale to fajne doświadczenie i dobrze się z nimi gra. Twoja forma ostatnio dopisuje, na pewno, bo trafiłeś ostatnio w tamtym tygodniu do top 6 zawodników Sufix Ligi Orlika. Dzisiaj też trafiłeś gole, także trzeba powiedzieć, że dyspozycja wyborna. No, miejmy nadzieję, że tak będzie do końca. Chciałbym strzelać w każdym meczu, ale dla mnie to nie jest najważniejsze. Ważne, żeby Gold Team wygrywał i zdobywał wszystko w lidze. No, jeszcze nie zdobyliśmy wszystkiego, także jak nie w tej lidze teraz, to nie w tym sezonie, to w następnym będziemy walczyć. Jeszcze ostatnie pytanie właśnie odnośnie ligi. Za tydzień być albo nie być tak naprawdę, bo wiem, że was interesuje tylko miejsce, może nawet nie podium, ale wygranie, ale powiedzmy, że to podium to jest taki minimum. Więc tak naprawdę mecz z Sandecją w przyszłym tygodniu zadecyduje o tym, czy traficie do piątki, czy będziecie walczyć o spadek. No, z Sandecją będzie na pewno ciężki mecz, bo z tego co patrzyłem na kilka ich meczy, także mają też formę, grają fajnie. Ostatni mecz chyba z Kameksami tam dosyć więcej przegrali, ale tam chyba Aleksander nie grał z tego co wiem, także no jak Aleksander wróci, także na pewno tam będzie ciężki mecz, także będziemy musieli dać z siebie wszystko, żeby to wygrać. Życzę powodzenia, dziękuję za wywiad. Dzięki.